Wszystkim! Znowu po 7. Przeciąg świątyni złych żywiołów. Dobra, chciałem się wyspać, ale cały czas byłem atakowany. Więc mamy troszkę więcej doświadczenia niż ostatnio. Udało się nam w końcu wyspać, ale przy okazji troszkę obrażeń otrzymaliśmy, więc musiałem się posiłkować potkami, których sporo mieliśmy, ponieważ w międzyczasie również obłupiłem wszystkie zwłoki, które wcześniej tam mieliśmy. Generalnie nie miały nic ciekawego. Miały sporo takich miksturek, które są miksturkami leczenia lekkich ran. Nie muszę w sumie ich identyfikować, po prostu po wyglądzie ich brałem i używałem, wiem co robią. Te miksturki w sumie nie wiem co jeszcze robią, będziemy musieli zobaczyć. Coś jeszcze? A właśnie. Zobaczyłem, że półpika niby zasięg ma 0, ale jak ją podmienimy... Zobaczcie. Więc to było kłamstwo. Półpika to rzeczywiście jest broń, która ma bardzo ładny zasięg. Tak. Wyskoczyli jacyś strażnicy właśnie. Podczas jednego z odpoczynków zaatakowali nas jacyś strażnicy. Jeden z nich dropnął tą półpikę. Zresztą nasz druid też miał półpikę. Więc zostawię je w ekwipunku. Na wszelki wypadek, jeżeli znajdziemy się w ciasnej walce, to możemy tego używać, żeby atakować z drugiej linii. Dobra. A poza tym, w sumie nic więcej. Idziemy. A właśnie, tutaj był jeszcze jeden Orklin. Chyba to jest chyba jakieś więzienie i się więzili nawzajem, więc... Nie. Kogo by to interesowało? Dobra, wracamy do tego zejścia na dół. Ktoś mi mówi, że tędy chcemy iść. W najbliższym kierunku. A to coś, to jest również możliwość naszego tropienia. Dobrze. O, dzięki, Elmo jest tam. W każdym razie tak. Czasami tropienie Dobrze. Mówiło, że jakieś strażnicy właśnie znajdują się w tamtym kierunku. Dobra, szybki save. Stawmy się w jakieś... Nie! Nie! Nie iść do przodu. Dobra. Trochę do przodu. Lawos trochę z tyłu. No i dobra, zobaczmy co my tutaj mamy. Na razie nic. Byśmy chcieli się przekraść do przodu. Chociaż tak, ta podłoga wygląda trochę niepokojąco. Tu jest wyjście. Domyślam się, że to jest tylnie wyjście. O! Sierżant. Cześć, sierżancie. Dlaczego ty się, Funrock, składasz? Skradasz? Oczywiście! Mugo, gdzie ty jesteś? Tutaj. Na przerwę się skradanie i... co tu się dzieje? Strażnik. Ciekawe, że nas nie atakują na sam nasz widok. Sol. Możesz to wyjaśnić? Stój! Co ty robisz? Co to za miejsce? Jesteś na tyranie prywatnym. Najlepiej będzie, jeśli zaraz odejdziesz i zapomnisz, jak tu wrócić. Zrozumiano? Chyba widzisz, że mamy miażdżącą przewagę. Zejdź mi z drogi. Widzę, i tak właśnie wychodziłem. Życzę szczęścia z mistrzem. Okej. Okay. Czy coś jeszcze możemy z nim zagadać? A nie, tamten gość zniknął? Nie widzę go. Tu jest ich mistrz. Kimkolwiek by nie był. Wiecie co? Chyba nie nie jest chyba najsprytniejszy pomysł z mojej strony, żeby próbować go tak atakować. No myślę się, że rozmowa z nim na pewno, prawie na pewno zakończy się walką.
Ale zobaczmy, co ma do powiedzenia mimo wszystko. Co tu robisz? To pewnie by się udało, gdybyśmy mieli... Może tamte ten... A może spróbujmy. Dopiero udało mi się do was dołączyć. Przysłał mnie Ranos Davl. Nie rekrutujemy nowych żołnierzy, nie powinieneś tu być. Naprawdę, chcę do was dołączyć i służyć pod rozkazami nowego mistrza. Nie wolno ci to przybywać. Hej, Larew, mamy towarzystwo. Poddaj się albo zginiesz. Poddaję się, nie zabijaj mnie. Nie. Dobra. Co ciekawe. Oni jeszcze nie są... Ci nie są z jakiegoś powodu agresywni? Nie jestem pewien. Dobra, gdzie jest ten Larew? Nie wiem, kto z nim jest Larewem. Wiecie co, spróbujmy jeszcze inaczej może to rozegrać. Pamiętam, że chyba dało się z tym Larewem zagadać, ale nie jestem pewien, czy to może dopiero po spuszczeniu mu łomotu. Dobrze. Kim jesteś? Mam tu takie samo prawo do przebywania jak ty. Okej. Dobra. Czy chcę próbować to inaczej z nimi zagadać? W sumie nie. W sumie wiadomo, że i tak chcemy z nimi walczyć. Dobra. Tak. Możesz ty wziąć kuszę. Będziemy próbowali coś twoją kuszą robić. Dobra, anti. Chcemy coś z tobą robić. Może podejść, oczywiście, żeby obronić Lighta przed ewentualnym atakiem. Light. Możesz się troszkę odsunąć. Ruszam. I zobaczyć, czy masz... Nie, nie masz inni strzałów tak wtedy. Jest. Dobra, próbuj strzelać. Lavos. Też spróbuj znaleźć linię strzału do nich. Oczywiście. Dobrze. Okej. Jak sobie życzysz. Aż stamtąd atakują. Dobra. Przyjmijmy naszych ludzi ściągać. Dobra. Dobra, tak jak mówiłem. Tobie możemy spróbować tu półpikę wyjąć. Zobaczymy, na ile się to przyda w takich ciasnych korytarzach. Dobra. Tak, Elmo, ty jesteś dosyć późno w inicjatywie. Do usług. Dobra, spróbujmy się sfokusować na jednym po kolei. Oczywiście! Oczywiście! Ale wystrzelajcie tam z tyłu, bo oni nie są jeszcze w zwarciu. Chyba nie są w zwarciu. Czy to się liczy do zwarcia? Nie. Okej. Okay. Anti, dobra, spróbuj jak go dziabnąć. Ładnie. Teraz nam się przyda muzyka barda. Ruszam. I tyle. Lavos, próbuj strzelać. Z przewidywalnym skutkiem. Dobra, pytanie. Czy ty możesz się poruszyć jakoś tak bezpiecznie, sensownie? Nie za bardzo. Dobra.
Dobra. Dobra. Podejdź tutaj i zaatakuj go. Wilk. Oberwał. Dobra, Sol, dlaczego nie trafiłeś, bo rzuciłeś 5. Dobra. Strażnik? Oczywiście. Strażnik? Ładnie. Ty w sumie też możesz spróbować tą pupikę wziąć. Zobaczymy, tak co tu możemy wyczarować tymi pikami. Tak jest. Brak pełnej sprawności, więc powinien zaraz zginąć. Dobra, czy teraz możesz wykonać ruch? Nie. Właśnie, Elmo, ty masz 5 poziom, ale nadal masz tylko jeden atak, tak? Tak. Na 6 poziomie masz dodatkowy, więc tak, spróbujmy. Ofensywne, pojedynczy atak. Dobra. Dobra. Dobra, nic to więcej nie zrobi, więc... I tak... Może bliżej podejść? Nie za bardzo. Jak rozkażesz. Ładnie. Ciekawe, jak dobrze działa ta pika z rozpłataniem. To też musimy zobaczyć. Mam nadzieję, że tak to działa, że po prostu masz duży zasięg, więc możesz... Masz duże opcje rozpłatania ludzi. Natychmiast. Tu jest jeszcze jeden strażnik. W sumie lepiej ich zdjąć teraz, niż później się nimi przejmować. Ciekawe, czy reszta pomieszczenia dołączy. Oczywiście. Do niego. Dobra. Dobra, no to idziemy do przodu. Natychmiast. Natychmiast. Dobrze. Pudło light 9. I w sumie całkiem niezłe KP mają w tych zbrojach. Więc nie powinienem się spodziewać zbyt dużo trafień. Wilczek, idealny. Dobra, teraz cała reszta dołącza. Dobra, poruszanie się. Czy mamy taką opcję jak bieg? Mamy. To chyba nam niewiele więcej daje niż to, co mieliśmy do tej pory. Dobra. Dobra. Boż. Pasek się powiększył. Dobra. Pytanie, może ty spróbuj też biec. Dobra. Dobra, Wilczek ma problemy. Będzie miał problemy, jeżeli dalej tam będzie stał. Zobaczymy, co z tym możemy zrobić. Dobra, może tak, mógł podejść trochę tutaj bliżej. Dobrze. Natychmiast. Będziesz starał się tych z tyłu eliminować. Dobra. Łotrzyk też. Poruszanie się, bieg. Oczywiście. Dobra, a tutaj spróbujmy naszego triku z niedźwiedziem. Tak jest. Krowa skóra. Oczywiście. Nie, dlaczego na czerwono się tam pojawia?
jak sobie życzysz. Ciężko tutaj z miejscem. Chciałbym tam przywołać niedźwiedzia, żeby zajął się tymi łucznikami, ale chyba muszę poczekać, aż się tutaj trochę poluźni. Dobra. Też tutaj podbiegnij. Da się zrobić. Dobrze. Lavos, też biegnij. Coś z tobą wymyślimy za chwilę. Dobra. Serio? Wilk nam wszystko blokuje? Dobra, Elmo. Okej. Nie jest to idealne. Musimy to zrobić. Dobra, dwa pudła. Dobra. Strażnik. Dobra, Elmo będzie teraz pod atakiem, ale mam nadzieję, że to przeżyje jakoś. Dobra, musimy się tego strażnika szybko pozbyć, bo on nam tutaj mocno paskudzi, świetnie. Uj, rozpłatanie, wow. Dobra. Soul Pika może być twoją drugą, następną ulubioną bronią. Jeżeli tak, to będzie dobrze działać z rozpłataniem. Dobra, spróbuj do tego strażnika strzelić. Strażnicy mają dużo KP, 20, to może nie używajmy tych szybkich strzałów, bo to chyba obróci się przeciwko nam. Oczywiście. Stąd możesz strzelić. Za mało czasu, pewnie musisz przeładować, co? Oczywiście. Dobra. A co do ciebie? Dobrze. Spróbujmy tego triku z niedźwiedziem. Oczywiście. Z jakiegoś powodu to nie działa, nie wiem czemu. Dobra, to po prostu zaatakuj tego strażnika. Może później spróbujemy coś przywołać. Dobra. Co ty bardziej możesz zrobić? Możesz też spróbować do nich strzelać. Da się zrobić. Na przykład do tego strażnika. Lavos. Dobra. Przerażenie. Dobrze. Tak, możemy mieć trochę problemy z linią ognia. Natychmiast. Dobra, a jak z uśpieniem? Natychmiast. Okej. Minimalna mam nadzieję, że Elmo nie uśpi się. Nie, Elmo ma piąty poziom, więc on się nie uśpi. Możemy druida uśpić ewentualnie naszego. Mam nadzieję, że tak to nie zadziała. Okej, chyba w ogóle naszych nie bierze. Dobra, to by była dobra wiadomość. Dobra, Elmo, Wolf sierżanta po prostu. Dobra. Ładnie. Wilczek będzie potrzebował pomocy niedługo. Dobra, Soul. Proszę tutaj się nim zająć. Ładnie. I rozpłatanie. Prawda, pudło, ale była próba. Dobra. Mógł go dalej strzelaj. Postaraj się tutaj podejść.
że do kogoś strzelisz następnym razem. Dobra, co z tym niedźwiedziem? Tak jest. Do dzieła, niedźwiedź. No, ładnie. Ładnie, ładnie. Trzy ataki. To powinno ich zająć trochę. Że mniej strzał będzie trafiało w wilczka z tego powodu. Dobra, ty masz brak pełnej sprawności, ale mimo wszystko nie chciałbym, dobrze, żebyś do mnie strzelił, więc trzymaj bolt. Dobra, Lavos. Natychmiast. Ten porucznik wygląda niebezpiecznie. Oczywiście. Podarujmy mu fasową strzałem elfa. A, atak chybił. Szkoda. Elmo. Dobra, tutaj sytuacja wygląda ok. Czy ty możesz zaszarżować kogoś? Albo porucznika, albo tego strażnika. Zaszarżuj strażnika. Porucznikiem się zajmiesz w następnej kolejności. O! Dokładnie. Wow! Krytyk za 23. Dobrze, że Elmo ma sporo hapeków. Dobra, Sol. Pomóż tutaj z tym strażnikiem. Ruszam! Tutaj niedźwiadek na razie daje sobie radę. Dobra, dobrze. Strażnika zdejmijmy najszybciej jak możemy. Oczywiście! Oczywiście! Chyba strzelanie do porucznika chyba nic nie da, bo on jest w warciu. Dobra, anti. Po prostu zaatakuj jego. Ładnie. Niedźwiedź ich masakruje. To jest chyba jedna z lepszych rzeczy, którą teraz mamy w arsenale. Dobra, light ognia. Lavos. Ten porucznik. Skupmy się na nim. Możemy go przerazić. Możemy spróbować go przerazić. Okej, na niego się nie udało, ale teraz będzie osamotniony. Dobra, wal. Dobra. Na bogów, okaż litość. Nie wiem, co to miało znaczyć. Nie wiem, co to litość. Dobra. Sol, teraz bardziej przydałby się twój topór. Czy możesz jego zaszarżować, czy nie masz wystarczająco punktów? Ruszam! No, możesz, okej. Okay. Natychmiast! Ciach! A nie, oni krzyczą, bo są przerażeni, bo ten czarny ich wszedł, okej. Okay. Natychmiast! Natychmiast. Nie ma to dużego znaczenia dla nas. Dobra, ty. Oczywiście. Możesz też spróbować strzelić do niego. Nie, nie możesz, ok. Dobra, druidzie. Podejdź tutaj. Elmowi przyda się trochę leczenia. Niedźwiedź będzie masakrował dalej. Zostaw go, on już praktycznie nie żyje. Skup się na tym, co zagraża bardziej. Ruszam. Dobra, Lavos, też staraj się trafić. Ładnie, za 11 punktów życia. Co to był, krytyk? Tak, krytyk z kuszy, ładnie. Dobra, Jelmo. Dobra. Dobra. To było z grubsza tyle. Jest tutaj jeszcze ten Laref, o którym była mowa. Przez krótką chwilę. Ale to nim się chyba za chwilę zajmiemy. Oczywiście. Elmo zasługuje na trochę leczącego dotyku kapłana. Dobra, weźmy się za level upy. Barbarzyńca. Mamy... Możemy ci zwiększyć jakiś współczynnik. Normalnie dobrze by było pójść w siłę.
Bo to jest to, co, czego chcemy najbardziej w barbarzyńcy. Jest jeszcze jeden problem, mianowicie jeżeli teraz poszedłbym w kondycję, żeby mieć więcej HP-ków, to nigdy nie będę miał plus 5 do siły, ponieważ maksymalny poziom to 10, atrybuty dostaje się tylko co 4 poziom, czyli 4-8. Więc jeżeli teraz dam do siły, to na 8 poziomie będę miał 20 siły i plus 5 do siły modyfikator. Jeżeli tutaj dam w kondycję, to mi da troszkę więcej HP-ków, ale nigdy nie będę miał dodatkowej siły, więc idźmy w siłę. Ty jesteś naszym rozwalaczem głównie. Dobra. Wszystko co do tej pory. Mugo. Łowca. To będzie dla ciebie ważny level up. Zręczność 20. Ekstra. Bo to może ci nadkondycję podniesiemy. Może ci się przydać. Umiejętności. Gdzie masz przedzieranie się? Przedzieranie się dla ciebie jest ważne. Dobra. Druidzie. Czy chcę większą mądrość? Nie, to będzie nasz druid bojowy. 18 mądrości powinno mu zdecydowanie wystarczyć. A chcę, żeby to był druid bojowy, więc pójdźmy albo w siłę, albo w kondycję. Zastanawiam się, może na razie dajmy mu w kondycję. O tak, druid nie ma zbyt dużo HP-ków, to może mu się przydać w zwarciu. Dobra, najważniejsze rzeczy. Czaroznawstwo, koncentracja, leczenie. Przedzieranie się. Jeszcze 2 punkty mamy. Dobra. Bardzie. Tobie damy do charyzmy, bo tobie chyba charyzma daje dodatkowe rzeczy jakieś. Chyba aktorstwo ci zwiększa. Więc tak, więc będziesz super charyzmatyczny. Aktorstwo, blufowanie, dyplomacja, koncentracja. Przedzieranie się. Używanie magicznych urządzeń, wycena. Dajmy mu dodatkowy punkt w wyczuciu zamiarów. A, i masz zaklęcia drugiego poziomu. Fajnie. Co możemy ci dać? Dużo rzeczy. Cisza. Jest całkiem ciekawy pomysł. Leczenie średnich ran. O, to się przyda. Niewidzialność. Okej. Mugo byłby lepszym zwiadowcą z niewidzialnością, ale to tylko 1 minutę na poziom trwa. Uderzenie dźwięku. To brzmi fajnie. Unieruchomienie osoby. To też jest całkiem spoko zazwyczaj. Tak, zastanawiam się, uderzenie dźwięku. Bo magia ofensywna, zwłaszcza obszarowa, jest zawsze fajna. Albo unieruchomienie osoby, ponieważ to jest bardzo dosyć silny crowd control. Wezmę uderzenie dźwięku, może później weźmiemy unieruchomienie osoby. Dobra, Lavos, czarodziej. Dobra, ty oczywiście w inteligencji idziesz. No i twój standardowy zestaw niezbyt potrzebnych ci umiejętności. Zaklęcia. Jakieś dodatkowe zaklęcia możemy ci wybrać? Nie wiedziałem. Dobra. Cel nie może nic robić przez jedną rundę na poziom, ponieważ zostaje opanowany przez nieokiełznany śmiech. Okej. Czy ty masz unieruchomienie osoby? Chyba nie. Zastanawiam się.
przewidzialność, że to nie jest taki zły pomysł. Może jeszcze jeden z tych czarów buffów, jak nie wiem, jak wytrzymałość niedźwiedzia czy coś takiego. Nie wiem, nie jestem tym zbyt przekonany. Zobaczenie niewidzialnego może być czasami dobre. Skrzący pył. Ciekawe, że migoczących barw jeszcze nie używaliśmy nigdy. Nie było okazji. Weźmy może to. Brzmi też crowd control niezły. Dobra, jeszcze tak, przejrzymy zaklęcia. Ty masz dodatkowe czary. Fajnie. Możesz wziąć sobie mniejsze przywrócenie. O, Lavasowi właśnie uloczyło się zmniejszenie siły. Nie zauważyłem. Dobra, z pierwszego poziomu weź dodatkowe leczenie, bo nadal jeszcze mamy niezbyt dużo leczenia. A tutaj... czytanie magii. Przydaje się. Lavos natomiast... no, już ma... Śmierdząca chmura jest trzeciego poziomu, okej. Z pierwszego poziomu coś chcemy, możemy wziąć migoczące barwy. Albo magiczną broń. Magiczna broń też brzmi spoko, przydałaby się zwłaszcza dla Mugoksa. Zobaczmy, jak to długo trwa, no jeżeli parę minut, to może trochę mniej przydatne. Czas działania 1 minuta na poziom. Dobra, Lavos i tak czasami ma mało do roboty, więc mógłby przynajmniej jakiś buff rzucić podczas walki. A z drugiego poziomu... właśnie, czy... nie możemy pierwszego na drugi? Okej. Może weźmy niewidzialność, tak na wszelki wypadek, może czasami się przydać. Zobaczymy. Dobra, ewentualnie mógłbym dać mu drugie przerażenie, albo drugie uśpienie. Te czary całkiem nieźle działają. Dobra, szybkie lutowanie. Od nich... od nich głównie będę... nie będę brał zbroi. Są dosyć ciężkie. Inne rzeczy w sumie mogę brać. Też muszę udawać... uważać, komu je daję. Tak, zbroje są trochę ciężkie, więc chyba nie będziemy w stanie ich wszystkich brać. Jeżeli będzie coś ciekawego, to wezmę. O, kolejna półpika. Nie, mamy już ich wystarczająco. Dobra, dużo bełtów. Fajnie, nie powinniśmy mieć z nimi problemu w najbliższym czasie. Natychmiast! Kusza dodatkowa, czemu by nie? Jestem porucznik. Granatowy pierścień. Okej, okay. Strzały dla Mugoksa. Długi łuk. Mam pełne sakwy. Dobra, dużo już tutaj nie będziemy robić. Chyba możemy sobie pozwolić na troszkę przeciążenia. Zbroja płytowa. Mam za dużo bagaży. Damy do Elmo. No to jest tyle samo. Za dużo ci nie da, co? Ciekawe. A, bo to jest magiczna kolczuga. Jakby nie była magiczna, to by była dobra.
Dobra, właściwie czy to jest ciężka zbroja? To już jest pewnie ciężka, więc barbarzyńca nie. No możesz sobie wziąć te buty kolcze. Żeby ładnie wyglądać, co? Sztylet, długi miecz, toporek, to nie potrzebujemy. Chociaż wiesz co, może dajmy to elmo, będzie ładnie wyglądał. Dobra, zaraz to zobaczymy. Poza tym... jakieś błyskotki, fajnie. Duża stalowa tarcza, możemy dać to elmo, co? Będzie lepsza? Nie, bo to jest tarcza plus 2, nie będzie lepsza. Dobra, poza tym to trochę śmieci. Dobra. Natychmiast. Tobie przydadzą się również strzały. Jak rozkażesz. Ten gość śpi? Ten gość śpi, zapomniałem o tym. Musimy mu coup de grâce zrobić. Dobrze. Tak lepiej. Jak rozkażesz. Dobra. Ruszam. Coś jeszcze... generalnie tych rzeczy nie będę za bardzo brał. Dobrze. Kusze mogą być cenne, nie jestem pewien. Jak rozkażesz. Jak rozkażesz. Naszyjnik plemienny. Hełm kolczy. Morgenstern. Kolczuga. Rękawice kolcze. Lekki młot. To wezmę. Nie wiem, czy to jest coś warte. Resztę dajmy kolczugę do Mukoksowi. Przeżyjesz. Dobra, i tam jeszcze było w korytarzu parę nieszczęśników, których zaciukaliśmy. Jak rozkażesz. Jak rozkażesz. Ruszam, jak rozkażesz. Też masz jakiś naszyjnik. Właśnie, może ty też. Rękawice kolcze, okej. Ruszam. Naszyjnik. Chyba go nałożyłem przez przypadek. Czy ty chcesz hełm kolczy, czy chcesz taki barbarzyński? Na razie zostawmy ci ten barbarzyński. Dobra, niech tylko ktoś ci tu pomoże z lutowaniem. Tak jest. Ty pomóż, pomóż. Natychmiast. Solowi się skończyły sakwy. Poza tym śmieci. Nie mamy aż tyle miejsca w ekwipunku, żeby to wszystko zbierać. Dobra. A właśnie, czy już możesz zmieniać postać? Druid. Nie, chyba na 5 poziomie dopiero. No nic. Dobra. I chyba będzie ten mistrz, z którym będziemy mogli pogadać. Natychmiast. Tak. Co ty tu znowu robisz? Czego chcesz? Czy to ciebie nazywają mistrzem? Jestem Laret. Niektórzy do mojego imienia dodają jeszcze piękny. Raczej nie sprowadzają cię do mnie sprawy świątyni. Więc czego tu szukasz? Co tu robisz na tym odludziu? Widzę, że i tak już długo nie pożyjesz. Więc uchylę przed tobą rąbka tajemnicy. To miejsce jest zaledwie przyczółkiem odrodzonej świątyni pierwotnego zła. Zbieram tutaj naszą armię i środki, które posłużą do odbudowy. Fajnie, ale dlaczego długo nie pożyję? To ty zaraz zginiesz. Selukasie, chodź tu natychmiast i zajmij się tym ścierwem. Za tym gin, gnido! Niemiło z jego strony.
Nie wiem, o jakim Selukasie mowa. Chyba chodzi o tym jednym z tych gości, których zabiliśmy. Dobra, ty się wycofaj. Powinieneś mieć kuszę załadowaną, co? Tak, no to ognia. Wygnanie? Rzucenie znane zaklęcie. Nie wiem, co to oznacza. Zguba. Okej. Bo się po prostu chłopak trochę przestraszył. Dobra, nie ma czekać, aż on tu podejdzie. Wbijajmy do niego. I zaczniemy mu przedstawiać nasze argumenty. Jak sobie życzysz? Dobra, pytanie. Czy lubisz magiczne pociski? Takem myślał. Dobra, ty masz nadal tą półpikę. Rzucić magiczny kieł na wilka. A ty podejdź tutaj. Dobra. Mów go tutaj. Będziesz go karał na dystans. Wilczek podchodzi, fajnie, zaraz go zdejmie. Ty za dużo nie porobisz. Też nie. Nieznane zaklęcie, nikt nie jest w stanie zidentyfikować. Fajnie, że Alma udało się... Ta, dosyć duży rzut miał. Dobra, walmy w niego. Lawos, czy ty masz jeszcze cokolwiek przydatnego? Przełomienie? Para czy nie wejdzie, on powinien mieć duży, tak. No, siłę woli. Aż 15 kontra 14. Niezbyt dobrze mu się rzuciło. Dobra. Podejdź tutaj. Natychmiast. Twoje leczenie może się niedługo przydać. Dobra, ty możesz zmienić broń i go karać toporkiem. Ja na myśli karać go toporkiem. Natychmiast. Ile on ma KP? 23. Już zabijaliśmy ludzi z większym KP. Ludzie, skupcie się. Raczej ty bardziej możesz coś zrobić. O, mamy uderzenie dźwięku. Możemy też mu spamować oszołomienie. Ale te zaklęcia chyba na coś innego się przydadzą. Dobrze. Okej, to może nas naszych zranić, to może tego nie róbmy. Ale oszołomienie. Tak. Może być problematyczne. Oczywiście. Oczywiście. Dobra. Dlaczego on może czarować w walce wręcz i to nie powoduje ataków okazyjnych? Nie jestem pewien. Unieruchomienie osoby. Próbował Elmo unieruchomić. Nieładnie. Możemy go podciąć, żeby nam tutaj nie czarował? Tak lepiej. On ma trochę oberwał. Dobra. Ty nie. Ty możesz wykonać teraz coup de grace. Na nim. Nie. Podcięcie to nie to samo, co niezdolność. Okej. Okay. A i tak powinno ci pomóc w walce. Dobrze. Jak on leży, to czy daje ci to karę do trafienia? Mógł go trafia.
Zobaczmy na to. Nie. KP27? Skąd ma KP27? Nie wiem. Dobra. Coś jeszcze? Leczenie. Dobrze. Na Elmo. Zasłużyłeś sobie. Dobra. Teraz atak kratkowy. Dobra. To tyle. Jeżeli chodzi o wielkiego Larefa. Najważniejsze pytanie. Czy miał coś ciekawego przy sobie? Tak jest. Miał dużo rzeczy. Magiczny napierśnik Larefa. Buty płytowe Larefa. Lekka buława. Pierścionki. Chyba nie są magiczne. Po prostu to są cenne. Złoty. Pierścień, laska uderzeń. Dużo kasy. Dobra. To daj komuś innemu, to sobie weźmiesz. Jestem zbytnio obciążony. Buty płytowe mogą ładnie wyglądać na Elmo. Coś jeszcze masz? Nie. Okej. Z tym całym Larefem można było coś tam z nim kombinować. Pamiętam, że kiedyś udało mi się go zmusić do poddania się. I on tam wtedy mówił, że zaprowadzę cię do świątyni, coś tam, coś tam. Nawet chyba w książce jest to ujęte, taki ten motyw, że on właśnie zaprowadza cię do świątyni. Ale ponieważ jest bydlakiem, to organizuje na ciebie zasadzkę. I trzeba się potem bronić przed całą masą ludzi, którzy atakują cię ze wszystkich stron. Więc to nie jest najlepsze. W każdym razie, no... Nie ma to większego znaczenia, chyba jak z nim pogadaliśmy, no nie była póki co... W naszej wersji nie była zbyt ciekawa z nim rozmowa, więc... Więc chociażby z tego względu zasługiwał sobie na topór. Jak sobie życzysz. Dobra. To by było chyba tyle. Jeżeli chodzi o... ten dungeon słodziasny. Na szczęście mamy tutaj blisko wyjście, więc z niego skorzystam. Więc w następnym odcinku idziemy się w Hamlet, gdzie sprzedamy łupy. No i cóż, będziemy szukać, co dalej możemy zrobić. No, oczywiście trzeba będzie jakoś się dostać do tej świątyni, ale kto nam to zleci i dlaczego, zobaczymy. Póki co dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.